Jest piękny sobotni dzień, a ten hula gdzieś po lesie, nie wiadomo po co. Paweł! Co? Hono! Po co? Robota jest do zrobienia. Jaka robota, człowieku? Pizza dostarczona, wolne mamy, kolory nie mają płci, a ty chcesz mnie do roboty ciągnąć? Papier trzeba podpisać. No dobra. Nam podpisz papiera. Paweł, wychodź z lasu. Siema. Z tej strony Paweł i Paweł. Witajcie na kolejnej wyprawie. Tak jest. Tym razem wyprawa po coś, co wygląda jak motocykl, ma przypominać motocykl. Jest motocyklem. Jest motocyklem. Nazwij rzecz po imieniu. To nie jest skuter. To jest motocykl. To jest, po pierwsze, rejestruje się to już jako motocykl, wygląda jak motocykl i jeździ jak motocykl. Powiedziałeś już wszystko, co chciałeś powiedzieć? Nie. Bo jeszcze oprócz tego, że jest to coś, czego nie możemy porównać według mnie z każdym innym pojazdem, który testowaliśmy wcześniej. No, oczywiście, tak, bo w każdym innym pojeździe te nogi mogliśmy sobie swobodnie połączyć, mieć je przed sobą, nie po bokach i no, umówmy się, tamto to miało wygląd typowego, klasycznego skutera. To nie. Dokładnie. Pawle, na samym wstępie pytanie przede wszystkim do ciebie. Jak to patrzymy na gabaryty tej maszyny? Jak tobie na tym się jeździło? Słuchaj, pierwsza rzecz to jak usłyszałem nazwę. Miku Super. Miku to skojarzyłem z takim Mikrusem, ale Super spowodowało, że wiesz, może to będzie taka wielka maszyna i w końcu coś konkretnego będzie takie mocnego, tak? No a potem rzeczywistość okazała się... Mniejsza, tak? I to Miku się tylko sprawdziło. To przy moich 183 cm wzrostu to nie jest jakaś tam idealna maszyna i to można powiedzieć wprost. Są takie elementy budowy tego, nazwijmy go, motocykla. To jest motocykl. Które sprawiają, że jest mi względnie wygodnie i to jest to, co udaje bak. Mhm. Tak, czyli mam ten bak między nogami, to powoduje, że zdecydowanie lepiej czuję tą maszynę. Mogę trzymać ją delikatnie kolanami, tak? I to jest fajne. Natomiast, żeby to było jakieś super, hiper komfortowe, to też nie mogę powiedzieć. Mam dość mocno podwinięte stopy pod siebie, mhm. Czyli taką pozycję, taką typowo nakedową bym powiedział, no, tak? Ale czyli słuchaj, wysoko kolana, dość wysoko, mocno pod sobą podnóżki i to powoduje, że taka, wiesz, taka, ta pozycja jest taka agresywna na miasto, tak? Wyprostowana, agresywna na miasto. Paweł, w sumie no, nie ma się co dziwić, według mnie to jest typowy naked. Zresztą tak jak ja zaczerpałem informacji. Tak, nie ma owiewki, nie jest jakoś tam obudowany. Z tego co jeszcze nawet zaczerpnąłem informacji u producenta, wcześniejszy model Miku to było coś rozmiarów takiej ala motorynki, nie? Jak już wyszedł Miku Super, miałby to właśnie tam producent powiedział, że to jest wiesz, takie duże, już ten, tu taki wiesz, co to nie, ten mocarz, nie? Taki. A to się okazało, że nawet ja byłem w szoku, jakich to jest rozmiarów. Bo pomimo tego, że ja nie jestem za wysoki, mam 1,75 m, powiem ci, według mnie to wygląda na małe, ale dla mnie było to naprawdę wygodne. Nie mogę powiedzieć, żeby mnie coś bolało czy coś. Pozycja wyprostowana za kierownicą była jak najbardziej w porządku. Jasne, no słuchaj, jakby się nie patrzeć na rynek azjatycki, jeżeli to było kreślone, konstruowane, tak? No to na rynku azjatyckim to byście odnalazł 175 cm wzrostu. Ja byłbym wysoki tam. Tak, to wiesz, akurat to faktycznie byłoby dobre. Aż się, wiesz, boję zastanowić nawet, jak wygląda zwykły Miku. No, tak jak mówię, może być porównywane do zwykłej motorynki. Paweł, powiedzieliśmy sobie parę słów o wielkości tego motocykla. Tak jest, to jest motocykl. Ale porozmawiajmy o czymś, co ma wpływ na komfort tej jazdy i na bezpieczeństwo. Przyspieszenie, silnik.
Silnik 3000 W to jest około 4 koni mechanicznych. Nie powala tak. Ale powiem ci tak, przy tej wielkości kół koła są 12 cali. Silnik jest w kole, tak jak było to przy poprzednich modelach. Nie ma tego, jak powiedzieć, według mnie utraty mocy czy momentu przez przekazanie. Co więcej, jest tutaj bardzo fajny system, który też może na dobrą sprawę podkreślić ekologię. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy hamujesz, energia z hamowania jest odbierana do baterii. Jest to też system, który jest zamontowany w silniku. Idąc przez hamulce, jest system CBS. Czyli hamujemy jedną klamką i oba hamulce tak. Nam pracują? W tym wypadku tylnym hamulcem trzeba zahamować, żeby przedni też po prostu tylko został tak jakby dołączony. Jasne, to znaczy, to jest na pewno wpływa na nasze bezpieczeństwo, to jest rzecz pierwsza, ale ja przyznam szczerze, że byłem pozytywnie zaskoczony tym, jak on hamuje. Pamiętasz, pierwsza Hawana, te hamulce to były, powiedzieliśmy w poprzednim takie skuteczne spowalniacze. Powiedzieliśmy, że tamte hamulce są poprawne. Tak tutaj? Żyleta. To żylety też mu trochę brakuje, przynajmniej moim zdaniem. Ale na pewno są zdecydowanie lepsze. Są dość dobrze wyczuwalne, to jest fajna rzecz, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobra rzecz i są dość mocne. To tutaj nie mogę powiedzieć, żeby mi tam czegoś brakowało. Wiesz, ja też jestem trochę przyzwyczajony do tego, że nie ma takich systemów wspomagających hamowanie, ewentualnie ABS, gdzie jedną manetką hamuje z przodu, tak, i nogą hamuje z tyłu. Natomiast całkiem dobrze się tym jeździ i dla osób mniej doświadczonych to będzie super sprawa. I rzecz, która bardzo wpływa na nasze bezpieczeństwo i która wydaje mi się, że chyba po Jadei to była, to jest drugi po Jadei, światło. Światła, kierunkowskazy są tutaj bardzo dobrze widoczne. Bardzo fajnie działają i mają, mi to się bardzo podoba, bo mają taki klasyczny wygląd wyciągnięty z Nakeda, tak? Czyli że one są na zewnątrz poprowadzone, tak samo z tyłu, na takich jakby wąsach jest to wyciągnięte i naprawdę jeśli chodzi o widoczność, nie mogę się tutaj doczepić, ani nie mogę powiedzieć złego słowa. Światło z tyłu jest bardzo dobrze widoczne. To światło z przodu może mogłoby być trochę bardziej widoczne. Następna kwestia, o której warto tutaj wspomnieć, zawieszenie. Jak ci się na tym jechało? Jakie ty odczuwałeś wrażenia, kiedy, nie wiem, przy nierównościach i tak dalej? Wiesz co, ja za dużo po nierównościach nie pojeździłem, no bo to jest motocykl, skuter chciałem powiedzieć. Powiedzmy sobie, że to jest motocykl, ale typowo szosowy. To się dziurawe drogi, wiesz? Mam na myśli dziurawe drogi. No nie było to jakieś niekomfortowe, tak? No, względnie ta kanapa była, jest względnie miękka, może nie jest zbyt szeroka, bo w Jadei była zdecydowanie szersza, to bez dwóch zdań. Jest trochę większa niż w Hawanie. Jest komfortowa, tak? No i tutaj też to takie zwężenie, taka talia, jak to w Nakedach. Natomiast zwróć uwagę, że zawieszenie masz upside down. Tak. Z tyłu mamy amortyzator z jednej, z drugiej strony sprężyny, które też są regulowane, a więc można go sobie troszeczkę podnieść. Pawle, warto wspomnieć, że tutaj on jest na dwóch amortyzatorach z tyłu. Nie jest to amortyzator pojedynczy, tylko jest to amortyzator podwójny. Co moim zdaniem bardzo fajnie, że tak powiem, tutaj oddaje te nierówności, tłumi to. Nie ukrywam, bardzo ciekawie, bardzo fajnie mi się na tym jeździło. Największą, nie ukrywam, radochę z jazdy
miałem jednak na zakrętach. Na zakrętach przy prędkości maksymalnej, tak? Bo nie wiem, ile to by się udało. Ja, mój wzrok zapamiętał najwyższą prędkość 80 km na godzinę. I może brakowało mi trochę przyspieszenia. Może ta Roma zdecydowanie tak. Lepiej przyspieszała. Roma miała przyspieszenie większe. Była może ciut wolniejsza, ale to tutaj, wiesz co, inaczej to odczuwałem, bo tutaj już jednak faktycznie ten bak między nogami to powoduje, że człowiek jednak myśli inaczej. Tam jednak siedząc na Romie, którą naprawdę fajnie mi się jeździło, to tak jak wspomnieliśmy na początku filmu, nie można tego porównać do niczego innego. Czym jeździliśmy wcześniej. Ale jedno, co tutaj według mnie jest fajne i co na przykład według mnie mogłoby być też w innych modelach, skopiowane z tego modelu, to jest licznik. Wyświetlacz, bo jest taki dość czytelny. Choć powiem szczerze, że w Romie był najczytelniejszy, jaki widziałem, przynajmniej dla mnie. Tak. Tamten był najczytelniejszym wyświetlaczem. Tutaj ten jest czytelny, nawet w słońcu on jest czytelny. Mhm. I nie trzeba się tak jakoś spinać troszeczkę jak w Hawanie, gdzie tam widzieliśmy, nie widzieliśmy, po prostu w słońcu, jakieś kombinowanie. Nie, tutaj on... To prawda, jest dobry. Jak już tutaj jesteśmy przy kierownicy, warto wspomnieć, że ten motocykl ma 3 tryby jazdy. Jak wspomniałeś już wcześniej o prędkości maksymalnej, na trzecim trybie jazdy mi też udało się osiągnąć 80 km na godzinę na nim. Na tym drugim trybie jazdy, tak koło 65, pamiętam, i tryb jazdy pierwszy, przepisowe 50, miejskie przepisowe 50. Czyli wrzucasz sobie jedyneczkę. Tak, i jeździsz po mieście. I raczej się nie martwisz o mandat, chyba że jeździsz w strefie. Okej, no to na pewno też jest fajne, w szczególności kiedy dla osób, które zaczynają, żeby ten... Przygodę motocyklową w sumie. Tak, żeby to nie było gdzieś tam zbyt szybkie. To jest tak, to jest na pewno bardzo fajna funkcja, aczkolwiek jestem święcie przekonany, że większość użytkowników będzie korzystało tylko z trójki. I ja im się wcale nie dziwię. I zajrzyjmy do naszego baku. Tak jest. Bak paliwa. Tak na dobrą sprawę. O, niespodzianka. Schowek. Tak, niewielki schowek, do którego zmieści się telefon, do którego zmieszczą się jakieś dokumenty. I ładowarka wchodzi tutaj cała. Cała. Warto ją mieć przy sobie, to prawda. Cyk, w środku. Dwie baterie. Fajną funkcją jest to, że po wciśnięciu możemy sobie sprawdzić, jaki jest poziom naładowania. I można ją poprzez przekręcenie delikatne odpinamy kabel zasilający. O, ja sięgnę lewą ręką. Proszę bardzo. No najlżejszy to nie jest ten. A to jest ta sama chyba, to jest ta sama bateria, która była w Hawanie w podstawowym egzemplarzu. I tutaj też mamy dwie baterie, tylko że różni się to tym od Hawany, że w Hawanie pracowała tylko jedna bateria. Naraz, a tutaj dwie chodzą cały czas. Podpięcie jest proste. Tylko tak na dobrą sprawę, cyk, wsuwamy, to się z automatu już obkręca. Co jest fajną rzeczą według mnie, która bardzo mi się podoba, brakowało mi tego w Romie, było w Hawanie GT i było też w Jadei. To jest możliwość ładowania na zewnątrz. Mamy to tutaj. W tym miejscu jest wejście na ładowarkę. Tak na dobrą sprawę, sprytnie ukryte, ładuje w tym samym momencie obydwie baterie. Omówiliśmy sobie baterię, powiedzieliśmy, gdzie się ładuje tą baterię. Może opowiedzmy sobie
o tym, jak wygląda wszystko to, co widzimy przed sobą w samym motocyklu. Ja to tak będę z takim naciskiem mówię, na motocyklu, a mam na myśli kierownicę, wyświetlacz i wszystko to, co tam się dzieje, ale żeby to zrobić, w pierwszej kolejności musimy go uruchomić. A żeby go uruchomić, musimy włączyć bezpieczniki. Tak i jest. Ponieważ są tutaj dwie baterie równolegle połączone, to mamy dwa bezpieczniki. Od razu jeszcze pokażmy to, bo to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą należy sprawdzić gdzieś tam, jeżeli nam skuter nie chce w cudzysłowie się odpalić. Paweł, porozmawiajmy teraz może o tym, co jest przed nami, o kierownicy, o przyciskach na kierownicy, bo jest ich tutaj sporo. I na koniec wspomnijmy sobie może o wyświetlaczu, bo tutaj też jest ciekawie. Jasne. Więc tak, odpalamy go przekręceniem kluczyka. I tak, tutaj mamy motyw auto, czyli automatyczne włączanie świateł, coś w stylu świateł szwedzkich. Następna sprawa, przycisk R, czyli bieg wsteczny. Twój ulubiony. Tak jest, mój ulubiony bieg wsteczny. Coś, co było w Hawanie GT, bardzo mi się to podobało i nie ukrywam, było to przydatne. Przycisk Mode wybiera tryby jazdy. Trzy tryby jazdy, przełączamy. P, czyli tak jakby tutaj starter nasz, można by powiedzieć. Idąc dalej, jak już jesteśmy przy wyświetlaczu, co warto wspomnieć, że tak, przekręcam teraz... Zmieniasz światło tak naprawdę. Zmieniam światła, dokładnie. I wyświetlacz się ściemnia, pokazuje nam się tutaj ta kontrolka. Przechodząc dalej, wszystko tradycyjnie jak w motocyklu. Nie ma tutaj odbijacza, jest natomiast zwykła, zwykły taki suwak. W niczym nie przeszkadza. Światła awaryjne, jest charakterystyczne cyknięcie. Tak, fajnie, że to słychać. Tak. Nie jest takie irytujące, jest w porządku. Mhm, dokładnie. No i do włączania świateł długich oraz coś, czym po prostu można mrygać. I twój ulubiony, który za każdym razem chcesz sprawdzić. Klakson. Tak jest. Popatrzmy jeszcze raz, pokażemy, jak wygląda ten wyświetlacz, kiedy zmieniamy te światła. Paweł, powiedzmy sobie jeszcze o czymś, co może nie ma dużego wpływu na bezpieczeństwo jazdy, ale naprawdę fajnie wygląda i to jest taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o wygląd. Tak, zważywszy na to, że jest to bardzo podobne do Hondy CB, patrząc kształt lampy, czy chociażby te tutaj dodatki. Dodatki takie oświetleniowe to jest to, ale z boku tutaj jeszcze ten napis podświetlony. Miku, super, żeby nikt nie zapomniał, czym jedzie i żeby cała okolica wiedziała, czym jedziemy. Nawet w środku nocy to będzie po prostu widoczne, znaczy to głównie w środku nocy będzie widoczne, bo w dzień się troszeczkę gubi. Ale sam przyznaj, w tym kolorze nawet w ciągu dnia jest to widoczne. Jest to dobrze widoczne. Znaczy w dużym słońcu będzie się gubić. Natomiast tutaj z przodu, z jednej strony, z drugiej strony te światła, takie diody niebieskie, no wyglądają naprawdę kozacko. Fajnie, tak. Wspomnieliśmy sobie, Paweł, już powiedzieliśmy parę słów o amortyzatorze, ale przyjrzyjmy mu się teraz troszeczkę dokładniej. Z przodu amortyzator upside down, tak, czyli na górze rura, w której znajduje się sprężyna, olej i tak dalej. Na dole czpień, który wchodzi do środka. I tarcza hamulcowa, nawiercana, wentylowana. I co widać tutaj jeszcze? System CBS, czyli wspomaganie jeszcze drugi ten układ wspomagający do hamowania drugim hamulcem. Dobra, to przejdźmy się do tyłu. Z tyłu amortyzator,
a z drugiej strony jest identyczny, możliwość regulacji, tak? I silnik w kole, tarcza hamulcowa, także nawiercana. Miałbym do ciebie jeszcze pytanie, jeździłeś tym z pasażerem? Nie, nie, słuchaj, wiesz co, ja jestem na tyle duży, a maszyna jest na tyle mała, że tak, ta jazda z pasażerem, to wiesz, znaczy to nie jest niemożliwe, tak? Mhm. Pod warunkiem, że pasażerem będzie chudzinka. Natomiast nie jest to też niemożliwe, dlatego że skuter czy motocykl jest przystosowany do tego, co widać po siedzeniu, bo mamy niżej dla kierowcy, tak, i wyżej dla pasażera siedzisko oraz z dwóch stron zwykłe, klasyczne podnóżki tak, dla pasażera, i one są absolutnie klasyczne. Tam nie ma żadnych wodotrysków, one nie są w żaden sposób wkomponowane w bryłę maszyny, tak? Po prostu są. I to wszystko. I możesz na nich stanąć, nie urwą się. Pawle, przejdźmy do podsumowania. Według mnie bardzo fajna maszyna, szczególnie z tym zasięgiem. 70-80 km na dwóch bateriach, to już jest wystarczające. 4 do 6 godzin czas ładowania, tak jak poprzednio. Tak, dokładnie. To tutaj się z tobą zgadzam. Prędkość maksymalna powoduje, że z takich miejscowości około dużych miast, jeżeli mamy podjechać, wykorzystać do dojazdu do pracy, maszyna absolutnie wystarczająca, dedykowana raczej dla osób takich trochę niższych ode mnie, aczkolwiek no, ja też dałem radę jeździć tym, tak, i to nie było jakoś tam super niewygodne, w szczególności to, że ten wysoka kierownica, bak powodował rozłożenie tych moich nóg, tak, i jednak to było takie, nakedowo, takie... Tak, miejsce jednak się znajdowało gdzieś, tak, dla ciebie. Tak, dokładnie. To jest ta rzecz, aczkolwiek osobom, które nie lubią mieć mocno podciągniętych nóg pod siebie, ta pozycja nie będzie odpowiadać. Okej. Natomiast generalnie całkiem spoko maszyna. To, co z takich minusów, bo może ja powiem o minusach, które ja zauważyłem. Ja chętnie się skupię na superlatywach. Dobra, to ty się skup na superlatywach. Pierwsza rzecz, wielkość skutera, motocykla. Tak jak wspomniałem, trochę tutaj ta wysoka kierownica powoduje, że ciut lepiej się jeździ. Gdyby ona była niższa, to już nie byłoby przyjemnie. To jest pierwsza rzecz. Minus, który pierwszy raz wśród tych skuterów wymienię, brak centralnej stopki. I to przy takim, ta stopka dość wysoko trzyma tą maszynę, ona nie jest tak pewnie oparta, chociaż ja próbowałem ją tak trącić, czy się nie wywróci, ale się nie wywróciła. Okay. Natomiast jednak ta centralna stopka daje zawsze taką większą pewność, że no to... Poczucie bezpieczeństwa, chcesz tak, powiedzieć. Tak, że zostawiamy na spokojnie motocykl. To jest druga rzecz. No tak się zastanawiam, jaki jeszcze mogę minus dać, ale niespecjalnie mi coś przychodzi do głowy. Skupmy się na superlatywach. Skup się na superlatywach, bo wiem, na pewno wymienisz ich więcej. Powiem ci tak, pozycja za kierownicą dla mnie jako dla tutaj osoby przeciętnej. Co więcej, wrażenia z jazdy. To prawda, jest tutaj ten silnik 3000 W, ale jest zupełnie inne wrażenie w porównaniu do poprzednich maszyn, więc już jest to inaczej odczuwalne. A poza tym pozycja, którą jednak tutaj nam ta maszyna oferuje, jest to motocykl, więc te rozłożone, jakby to powiedzieć, nogi, dosłownie, gdzie masz ten bak pomiędzy tymi nogami, już daje inne odczucia przy wchodzeniu w zakręty, co mi osobiście bardziej się podobało, no i nie ukrywam, ja się czułem pewniej. Żeby on miał tak z 15 koni. Powiem ci tak, to by wyrywało, to by wyrywało i wtedy no nie ukrywam, no bardzo łatwo byłoby o mandaty tą maszyną. Już moim zdaniem teraz, jeżeli włączymy ten tryb jazdy po mieście, ten możemy trzeci, wyłapać. Tak, możemy wyłapać mandat, więc nie ukrywam. Ty jako minus też, nie ma możliwości zamontowania kufra. Inna bajka, że trochę komicznie mógłby wyglądać no właśnie, ten motocykl z jakimkolwiek kufrem, czy ze stelażami, czy stelaż boczny i tak ale dalej. Wiesz, są ludzie, którzy by chcieli
I tutaj... Powiem ci tak, ja bym tego nie uznał jako za wadę, bo w życiu bym nie pomyślał, żeby do tego montować kufry boczne albo kufer tylny. Kończąc kolejny odcinek przygód Pawła i Pawła oraz naszych motocyklowych tutaj testów, mamy nadzieję, że wam się podobało. Dużo emocji, mam nadzieję, że też wam przekazaliśmy. No i mamy nadzieję, że też nasza recenzja o tej maszynie będzie jak najbardziej pomocna przy decyzji co do zakupu tego. Poza tym zapraszamy na nasze media społecznościowe. Ty nigdy mi nic nie pozwolisz powiedzieć, po prostu nigdy. To jak padniesz ten monolog, to jak ksiądz na tej ambonie. Czy na czym on tam stoi? Może dać ci jeszcze tą sutannę. Facebook. Tak jest. Na YouTubie pewnie nas oglądacie. Albo na Facebooku nas oglądacie. Tak jest. Co tam jeszcze mamy? TikTok? Tak. Co jeszcze mamy? No właśnie, jak cię. Proszę, śmiało, mów. Taki wygadany byłeś, bardzo proszę. Ja ci się nie wtrącam. Co tam jeszcze mamy, bo nam się czas... Instagram, tak jest. Wszelkie media społecznościowe. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Bawiliście się równie dobrze jak my. No i w sumie mówiąc, to co? Do następnego. Tak, bo komary zaczynają... Dokładnie. Siema. Jeszcze raz powiesz, a więc ja będę musiał siedzieć i zastanawiać się, jak to kretyństwo wyciąć, to ci wyślę wszystkie te pliki, udostępnię ci na Dropboxie i ja ci będę udostępniał, ty je będziesz sobie ściągał, ja ci będę udostępniał, ty będziesz je sobie ściągał, bo ich jest tam odchylone jeszcze trochę i będziesz pasy to ciął. Dobrze. A więc... Raz to jeszcze może by było i śmieszne, no. No może dwa razy. Mówi ten, co włącza światło. Włącza światło. Ja nie zapomnę, jak ty włączam. Co, kiedy? Na razie, że aż do ciebie Agnieszka zagadała. Czym? Włącznikiem? A ty w pełnym sensie, a czym? Wagrabiami? Kurwa, pełen powagi.